Dzień dobry Państwu. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Infrastruktury. Witam Państwa posłów, witam Pana Ministra Piotra Naimskiego wraz ze współpracownikami. Witam wszystkich obecnych gości. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia zgodnie z przedstawionym porządkiem będzie rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, druki nr 3198 i 3215. Czy zgłaszają Państwo uwagi do porządku dziennego? Nie widzę, stwierdzam przyjęcie porządku dziennego. I w związku z tym, że dzisiaj na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbyło się drugie czytanie i zostały zgłoszone poprawki w liczbie 5, to Sejm skierował projekt ustawy z poprawkami do komisji, żebyśmy przygotowali dodatkowe sprawozdanie. I w związku z tym proszę o rozpoczęcie przedstawiania poprawek. Który z panów posłów będzie? Pan poseł Andrzej Czerwiński, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Ministrze, trochę wymieniliśmy informacji podczas drugiego czytania, tu chciałem tylko doprecyzować pewne rzeczy. W tej pierwszej poprawce są dwie sprawy, które są zmienione w stosunku do tego, co było w przedłożeniu, aczkolwiek one nie zmieniają jakiejkolwiek intencji z pana projektu. Zmiana w ustępie, w artykule 5, w ustępie 1 dotyczy doprecyzowania terminu. Tam w ustawie mówiliśmy, iż decyzję należy wydać w ciągu miesiąca. Miesiąc to może być 28, może 29, 30 lub 31 dni. I to jeszcze bym ręką machnął, to nie ma sprawy, ale w dalszej treści mówi się o karze 1000 zł za jeden dzień zwłoki. To jest po prostu, wydaje się, doprecyzowująca i likwidująca pewną małą przestrzeń sporu. I druga zmiana, moim zdaniem też wychodząca jakby naprzeciw negocjacjom, żeby ten termin był nie ten, tak jak to było w założeniu, miesiąc, tylko 60 dni. Na tym tak de facto się nie straci, no bo troszeczkę, bo ktoś może manipulować, na przykład wykorzystując okres urlopowy, świąteczny, kumulujący się w tych 30 dniach, a to jest na tyle ważna rzecz i nie, powiedziałbym, taka strażacka, że trzeba natychmiast rozwiązywać tę sprawę, czyli w ciągu tych wydłużonym okresie nic wielkiego się nie stanie, a być może dużo problemów spornych po prostu się załatwi. Życie uczy, że do ustawy się patrzy wtedy, jak jest spór, a jak jest wszystko ok, to wtedy nikt nie zagląda do punktów, tylko po prostu pcha sprawę, rozwiązuje sprawę bez oglądania się do umowy. Dziękuję. Co na to pan minister Piotr Naimski? Może zacznę od tego, panie pośle, panie przewodniczący, przepraszam, państwo posłowie, że zaczęliśmy w dyskusji, pan poseł, zgłaszając poprawkę, powiedział, że należałoby doprecyzować miesiąc i ten miesiąc u pana posła to jest 60 dni. To ciekawe jest zjawisko, ale... Panie ministrze, ale proszę nie manipulować. Pan manipuluje, nie, ale z całym szacunkiem. Nie, bo w nie, po poprawce prostu... jest precyzyjnie napisane, że nie ma miesiąc, tylko jest... Ale rozumiem, że pan zażartował, a ja jestem człowiekiem obdarzonym poczuciem humoru, także nie ma jeżeli sprawy. Panie ministrze, proszę o kontynuowanie, chodzi, uśmiech na twarzach obu panów. Jeżeli chodzi o poprawkę pierwszą i drugą do artykułu 24, no to po prostu ta poprawka zmierza do tego, żeby odejść od trybu administracyjnego i wejść w tryb cywilnoprawny. I we wszystkich specjalnych ustawach, które w tej chwili stosujemy, zachowujemy tryb administracyjny i rząd stoi na stanowisku, że zachowamy także i w tej ustawie tryb administracyjny. Nie widzimy powodu, żeby przechodzić akurat w tej ustawie w tryb cywilnoprawny. I to są te pierwsze dwie poprawki. Nie przyjmujemy jako strona rządowa tych dwóch poprawek. Jeżeli chodzi o... Panie ministrze, nie. Na razie pan poseł powiedział o pierwszej poprawce i rozstrzygnijmy
pierwszą poprawkę, a później... Ja mam taką kolejność. Tak, ale na razie rozmawiamy o pierwszej, będziemy ją rozstrzygali w głosowaniu. Proszę bardzo. Pan poseł Andrzej Czerwiński zgłaszał się do głosu. Ja nie myślę pana przekonywać, bo przyjmuję, że pan wie swoje, aczkolwiek chcę znowu powiedzieć, że tryb administracyjny mówi o do 30 dni, to jest jedna rzecz, ale w kodeks postępowania administracyjnego mówi dalej, że w sprawach trudnych te terminy mogą być przedłużone i absolutnie zgodnie z literą prawa tu nie ma naruszenia postępowania administracyjnego w żadnym celu i to nie jest coś, co podpowiadam, co ma cokolwiek utrudnić, tylko to jest coś, co jestem głęboko przekonany w trudnych decyzjach pomoże rozwiązać pewne sprawy, ale wybór należy oczywiście do pana ministra. Może dodam tutaj, bo może warto to jednak rzeczywiście w takim razie powiedzieć, że w tym zapisie, który jest proponowany, no po prostu jest tak, że są rozwiązania to korzystne zarówno dla inwestora, jak i dla podmiotu, którego nieruchomość jest afektowana, że tak powiem. I po pierwsze jest to możliwość kwestionowania decyzji przed kompetentnymi organami posiadającymi odpowiednią wiedzę. Można wnieść skargę do sądu administracyjnego. Rozpoznanie sprawy w krótkim terminie zgodnie z przepisami oczywiście administracyjnymi. To jest zaleta tego przepisu dla obydwu stron. A także oczywiście zawarte są wszystkie przepisy dotyczące kompensat za poniesione szkody, ochronę praw i tak dalej. No, specjalne ustawy są po to, żeby tryb specjalny, szybszy niż zwykły, móc wprowadzić. Wykręcanie specjalnej ustawy w stronę zwykłych rozwiązań nie jest dobrym pomysłem. Tak uważam i tak. A ja proponuję, żebyśmy rozstrzygnęli to w głosowaniu. Panie przewodniczący, oczywiście ja już nie chcę w jakąkolwiek polemikę wchodzić, tylko chcę powiedzieć czarno na białym. Przecież nie można powiedzieć, że to nie jest specjalne rozwiązanie. Przecież to jest specustawa i to jest naruszenie pewnych zasad kodeksowych, ustawowych. I jeśli ta specustawa wprowadzi konflikty, bo każdy z nas, który czyta prawo ze zrozumieniem, wie, że 28 dni to jest miesiąc, 29 to jest miesiąc, 30 to jest miesiąc i 31 to jest miesiąc. A kto ma rozstrzygnąć tę sprawę, jeśli interpretujący będzie mógł obciążyć kogoś, kto w świetle właśnie tak nieprecyzyjnej ustawy będzie płacił karę 1000 zł za dzień? Czy można przy braku porozumienia, wykorzystując nieścisłość i brak chęci pana ministra sprecyzowania tego zapisu do manipulowania kwotą 4000 zł, bo tak można te widełki podejmowania decyzji po prostu zgodnie z prawem interpretować. I to jest ostatnie moje słowo w tej sprawie. Dziękuję. Pan minister Piotr Naimski, też proszę o ostatnie słowo tak, w tej sprawie. Ostatnie. To jest kwestia wyjaśnienia, panie pośle, i odniesienia się do praktyki. Otóż w praktyce jest tak, a mamy tę praktykę ze stosowania poprzednich ustaw, ale także i w ogóle innych ustaw. Otóż miesiąc zapisany w ustawie jest interpretowany w ten sposób, że jest to ten sam dzień, taki sam dzień następnego miesiąca. Więc jeżeli 14 maja sprawa, miesiąc się zaczyna, to on się kończy 14 czerwca i nie ma żadnych interpretacyjnych przeszkód. Dziękuję bardzo. Rozstrzygamy w głosowaniu. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki? Ręka w górę. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o wynik. 12 głosów za, 22 przeciw. Dziękuję. Poprawka nie została przyjęta. Głosujemy. Przechodzimy do poprawki numer 2. Pan poseł Andrzej Czerwiński uzasadnia. Tutaj czując atmosferę
pierwszej poprawki nie spodziewam się, żebym nie wiem jak długich argumentów i mądrych używał, że tutaj się też odbije od ściany, aczkolwiek ta poprawka no, z punktu widzenia praktycznego też jest logiczna i też nie zmienia niczego merytorycznego. Ja proponuję, tam jest w ustawie 45 dni na decyzję środowiskową. Co to jest decyzja środowiskowa, to może wiedzieć tylko ten, który występował o taką decyzję, ile to trwa. Więc z punktu widzenia skuteczności działania i niewracania do spraw później odszkodowania, odszkodowawczych, proponuję, żeby ten okres po prostu wydłużyć do 90 dni. Te sprawy środowiskowe trwają 2 lata, jak znamy niektóre skrajne przypadki. I jeśli to nie jest ustawa, która nagle musi teraz zafunkcjonować, bo za pół roku mamy coś do wykonania, to w tym długim okresie inwestycyjno-przygotowywawczym wydłużenie o tych kilkadziesiąt dni, bo to jest między 45 a 90, to jest 45 wydłużenie na załatwienie sprawy, a nie na blokowanie sprawy. Wydaje się, że to jest po prostu logiczne podejście czy propozycja rozwiązania. Dziękuję, pan minister Piotr Naimski. Państwo przewodniczący, panie pośle, rzecz wygląda tak, że 45 dni, które tutaj są wskazane w projekcie, to jest o 15 dni dłużej niż w poprzednich specustawach przesyłowej i terminalowej, gdzie mamy termin 1 miesiąca. To jest termin, który wynika także z ogólnych przepisów postępowania administracyjnego, a wydłużanie do 3 miesięcy, bo 90 dni to są 3 miesiące, czasu na podejmowanie decyzji kłóci się z samą ideą specjalnej ustawy i przyspieszonego postępowania. Jesteśmy przeciwko przyjęciu tej poprawki. Rozstrzygniemy w głosowaniu. Kto jest za przyjęciem poprawki, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o wynik. (13 głosów za, 24 przeciw). Dziękuję. Poprawka nie została przyjęta. Przechodzimy do poprawki numer 3. Pan poseł Andrzej Czerwiński. Jeśli pan przewodniczący by pozwolił, to te wszystkie poprawki, które tam są zgłoszone, omówiłbym od razu, bo idea jest wspólna. Bardzo proszę. Wiąże się jedno z drugim. Panie ministrze, przed chwilą pan powiedział, że w tych ustawach spec są te 30-dniowe, 45-dniowe terminy i taka jest prawda, ale ja wcale nie mówię, że to jest dobre, pomimo że myśmy to przygotowali, żeby nie było wątpliwości, ale to dotyczyło noża na gardle. Na przykład ustawa, specustawa o wyprowadzeniu sieci wysokiego napięcia z wytwarzania wiązała się z tym, że kozienice miały być oddane, czy były ukończone i każdy dzień zwłoki na budowanie linii po prostu podrażał koszty przedsięwzięcia. Czy był nóż na gardle i dlatego wykorzystując wtedy tę sytuację zaproponowaliśmy tak skrajnie krótkie terminy. Jeśli teraz chcemy, żeby uporządkować pewne rzeczy, to nie ma takiej sytuacji, że nagle trzeba wszystko zrobić i teraz idąc powiedzmy tą logiczną konstrukcją, że wszystkie specustawy powinny być w jakiś sposób zunifikowane, proponuję teraz, żeby w drodze odwoławczym, bo to dotyczą ustępu 2 i później po ustępie 4 ustępu 5 te poprawki, wprowadzić drogę odwoławczą, która będzie polegać na wykorzystaniu powództwa w sądach powszechnych. Co jeszcze chcę podkreślić, mówiłem to panu podczas drugiego czytania, nie wnosimy o to, żeby to zatrzymywało postępowanie, ale uruchamia tak jak na przykład w ustawie bardzo długo dyskutowanej publicznie o elektrowniach jądrowych i prawie atomowym procedurę dochodzenia sądowego
tym, którzy mogliby się czuć, że administracja państwowa ogrywa danego właściciela nieruchomości. Pan minister Piotr Naimski. Państwo przewodniczący, panie pośle, ja przepraszam, ale odczuwam takie, mam takie przekonanie, że dyskutujemy o wszystkim naraz w związku z tymi 5 poprawkami i bym apelował, żebyśmy po prostu po kolei te poprawki, panie przewodniczący, przeszli i wtedy ja się do nich odniosę jeszcze raz do tych, które... Panie ministrze, ale myślę, że można... Panie ministrze, ma pan stanowisko, myślę, do każdej z tych poprawek można się odnieść do tego. Generalnie rzecz biorąc jest tak, że poprawki skracające czy wydłużające, są dwie poprawki do artykułu 21, przepraszam, ustęp trzeci. Bardzo proszę, już przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, już jestem bliżej. Otóż te poprawki, dwie poprawki do artykułu 21 ustępu 3, one dotyczą wydania przez RDOŚ decyzji środowiskowej i zamiast 45 dni poprawka proponuje 90 dni. Strona rządowa nie przychyla się do tego, jesteśmy za utrzymaniem 45 dni. Rozumiem, że to żeśmy rozstrzygnęli. Dobrze, to jest przegłosowane. Dobrze, w takim razie mamy poprawkę. Numer, mamy inne. Mamy poprawkę dotyczącą artykułu 24. Dwie poprawki dotyczące artykułu 24, które dotyczą zmiany czy dodania trybu cywilnoprawnego do trybu administracyjnego i my, strona rządowa, jesteśmy przeciwko przyjęciu tej poprawki. Czy to zostało to rozstrzygnięte? Dobrze. I mamy poprawkę do artykułu 5. Rozstrzygnięte zostanie w głosowaniu, natomiast chodzi o rozstrzygnięte jako stanowisko pana ministra i rządu. Teraz zostaje nam poprawka 5 i proszę o stanowisko pana ministra do poprawki 5. I to jest poprawka, żeby doprecyzować, do artykułu 5, tak, ustęp 1. Artykułu 50. Poprawka 5 do artykułu 50. Panie ministrze, jeśli mogę panu podpowiedzieć pewną rzecz, bo chodzi o logikę. To, co ja powiedziałem, bo po prostu jak się czyta artykuł po artykule, tę rzecz, którą ja chciałem, żeby tutaj państwu posłom przedstawić, sens poprawek, one się wiążą z poszczególnymi artykułami. Wprowadzam zmianę w jednym artykule, to trzeba wyszukać następny artykuł i stąd jest 3 poprawki, ale idea jest ta, którą powiedziałem, czyli transponowanie tego postępowania sądowego z tych ustaw, specustaw jądrowych do tej ustawy. Dziękuję. Panie ministrze, proszę o odniesienie się. Panie pośle, tutaj też mamy do czynienia z poprawką, która wydłuża tryb postępowania do 90 dni. Jesteśmy przeciwni przyjęciu tej poprawki. Biuro Legislacyjne. Nie zauważyłem, bo jeszcze... Pan przewodniczący Wojciech Zubowski jeszcze. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie ministrze, pytanie do wnioskodawców, bo ja rozumiem, że poprawka numer 3 w zasadzie sprowadza się do tego, że dodajemy, decyzja nie podlega zaskarżeniu, czyli kasujemy, panie pośle, możliwość wniesienia zaskarżenia do wojewody, a zamiast tego w poprawce numer 4 wprowadzamy niejako możliwość wniesienia powództwa do sądu powszechnego, tak? Natomiast w stanie istniejącym, panie pośle, jeżeli będziemy mieli decyzję, którą zaskarżymy, decyzję wojewody, to jeżeli dobrze rozumiem, to ona już będzie miała później rygor ostateczny po odwołaniu do wojewody, czy tak? Można tak powiedzieć, tylko sednem mojej poprawki było to, żeby specustawy, które po prostu każdy minister na swój użytek do Sejmu wrzuca, miały wspólne punkty. I dlatego ten zapis jest w ustawach tych z elektrowni jądrowej i dlatego proponuję przeniesienie tego zapisu dokładnie do tego, z konsekwencjami, które no po prostu każdy prawnik, jak będzie wiedział, co robić, i wojewoda, i nawet minister, jak przy dobrej woli, to się może szybko nauczyć. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Zdzisław Gawlik. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Dzisiaj sytuacja jest taka, bo tu mówimy o sytuacji takiej, kiedy właściciel jest pozbawiany nieruchomości na cel publiczny, jakim jest ta
infrastruktura, o której w ustawie mowa. I ten właściciel może uzyskać odszkodowanie, o których mowa, tylko na drodze administracyjnej. Czyli to naprawdę wojewoda, decydując o wyborze biegłego, zdecyduje o tym, jak wysokie odszkodowanie może otrzymać właściciel. Ta poprawka to nie jest nieznana w prawie polskim, bo ona była powszechnie w taki sposób pozyskiwano nieruchomości w okresie międzywojennym. Oczywiście, że w socjalizmie, tam gdzie nie szanowano własności prywatnej, to można było wszystko na drodze administracyjnej załatwić. I tutaj państwo, proponując i sprzeciwiając się temu, powielacie państwo ten scenariusz. Czyli to, co było w gospodarce tej poprzedniej i tak dalej, to jest okej, że państwo bierze nieruchomość i mówi, ile ci zapłacę. Proszę zauważyć, że my tutaj tą poprawką w żadnym razie nie wstrzymujemy procesu inwestycyjnego, bo decyzja wojewody o przejściu własności na Skarb Państwa jest ostateczna. Dajemy tylko prawo właścicielowi, żeby mógł nie zgodzić się z tym, co ustali administracja także. Proszę zauważyć, że my tutaj realizujemy pewne postanowienia Konstytucji o tak zwanym słusznym odszkodowaniu za pozbawienie kogoś prawa własności. My tu naprawdę nie robimy niczego innego, tylko staramy się, żeby ta ochrona własności była intensywna. A państwo proponujecie, że to na biurku wojewody będzie wszystko od początku do końca. Jeżeli wojewoda powie tyle, to temu właścicielowi pozbawionemu nieruchomości wykorzystywanej na cele publiczne nie damy szansy zweryfikowania tego odszkodowania. Czyli tu tylko o to chodzi. Tu nie ma żadnego wstrzymywania inwestycji. Tu chodzi tylko o to, żeby właściciel mógł uzyskać słuszne odszkodowanie, żeby mógł zweryfikować to, co aparat państwa ustali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Biuro Legislacyjne. Dziękuję panie przewodniczący, wysoka komisjo. Otóż w naszej ocenie, aby zapewnić konstytucyjność tych rozwiązań, poprawkę trzecią należy głosować łącznie z poprawką czwartą, bowiem w sytuacji oddzielnego głosowania i nieprzyjęcia poprawki numer 4 dwuinstancyjność postępowania, znaczy zasada dwuinstancyjności postępowania zostanie złamana. Natomiast uwaga natury formalnej, także przy okazji tych poprawek, przyjęcie tego rodzaju poprawek i rozwiązań wymagałoby zaopiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy zgodnie z ich kompetencjami, bowiem te poprawki dotyczą funkcjonowania sądownictwa. Dziękuję. Dziękuję. Głosujemy, tak jak pan mecenas powiedział. Zaraz, najpierw mamy poprawki numer 3 i 4 głosowane łącznie. Jeszcze pan przewodniczący Włodzimierz Karpiński. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ja chciałbym, żeby pan minister odniósł się do tego, co powiedział przed chwilą pan poseł Gawlik, bo tak naprawdę w istocie idzie chyba o to, żeby sprawnie przeprowadzić inwestycje. Natomiast nie rozumiem motywacji pana ministra, może by to wyjaśnił, żeby się rząd na to nie zgadza, żeby chronić obywatela. W zasadzie nie chronić, tylko nie odbierać mu praw zapisanych w Konstytucji. Dziękuję. Dziękuję. Panie ministrze, proszę o odniesienie się. Panie przewodniczący, panie pośle, ten artykuł to nie dotyczy wywłaszczenia, pan to zauważył? Dotyczy wejścia. Dotyczy wejścia, dotyczy udostępnienia, dotyczy tego typu czynności. A generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście podtrzymuję stanowisko. Tryb administracyjny w tym przypadku, kiedy chodzi nam o inwestycje naprawdę istotne i ważne dla kraju, powinien być utrzymany. Wydłużanie tego procesu, bo to będzie wydłużanie procesu, jest niesłuszne. Dobrze. Proszę państwa, głosujemy. Poprawka trzecia i czwarta. Kto jest za przyjęciem tych poprawek, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu?
14 głosów za, 22 przeciw i 1 poseł wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Głosujemy poprawkę. Poprawki nie zostały przyjęte. Głosujemy poprawkę numer 5. Kto jest za, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o wynik. 14 głosów za, 22 przeciw. Dziękuję. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie poprawek. Pozostaje nam wybór posła sprawozdawcy. Jeśli państwo pozwolą, zgłaszam na posła sprawozdawcę, pana posła Marka Małeckiego. Macieja Małeckiego, przepraszam. Dziękuję. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, traktuję to jako wybór. Protokół będzie wyłożony do wglądu w sekretariacie, a ja zamykam posiedzenie komisji.